Ziemia, nasza planeta, nasz dom to miejsce życia nie tylko ludzi, lecz wszystkich organizmów żywych, niezliczonych gatunków roślin, zwierząt. Piękno naszej Ziemi wyznacza natura, która zachwyca nas, daje odpoczynek, relaks, przemawia do nas swoim obrazem. Przed miliony lat to natura rządziła naszą planetą, wyznaczała rytm życia, regulowała klimat. 200 tysięcy lat temu pojawia się człowiek, który początkowo w niezauważalny sposób zmienia oblicze Ziemi, liczącej 4 miliardy lat. Stopniowo wykorzystuje ją na swoje potrzeby, zmieniając lądy w miasta, pola uprawne, pastwiska, sadzi lasy, które wykorzystuje gospodarczo. Dzięki paliwom kopalnym, takim jak węgiel, ropa czy gaz, których zasoby wkrótce się skończą, zaczyna przekształcać świat. Klęski żywiołowe, emisja gazów cieplarnianych, zmiany klimatu, nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych i rozwój człowieka zmieniają naszą planetę w zaskakująco szybkim tempie. Zrozumieliśmy, że zagrażamy naszej planecie. Nadszedł czas na zmianę. Dzięki naukowcom i inżynierom pojawia się coraz więcej wariantów alternatywnych rozwiązań problemu globalnego ocieplenia. Odnawialne źródła energii, które nigdy się nie wyczerpią, mogą uratować naszą planetę. Należą do nich wiatr, woda, słońce, energia wnętrza Ziemi i biomasa. Energia wody wykorzystywana była dawniej w młynach wodnych. Dziś korzystają z niej rzeczne elektrownie wodne. Prąd produkowany w wielkich elektrowniach jest przesyłany za pomocą sieci elektrycznej, m.in. do gospodarstw domowych. Na świecie wykorzystuje się również energię wód morskich, pływów, fal i prądów morskich oraz różnic temperatur w głębinach mórz. Energia wiatru wprawia w ruch turbiny nowoczesnych wiatraków, co pozwala na produkcję elektryczności. Energię słońca można wykorzystać na dwa sposoby, zamieniając ją na energię elektryczną za pomocą ogniw fotowoltaicznych oraz wykorzystując energię cieplną zbieraną przez kolektory słoneczne do produkcji ciepła. Biomasa to cała dostępna na Ziemi materia organiczna. Energię można uzyskać z drzewa, słomy, ziaren, roślin energetycznych, odpadów organicznych, olejów roślinnych. Energię z biomasy pozyskuje się w wyniku spalania, gazowania, fermentacji i innych reakcji chemicznych. Energia geotermalna to energia wnętrza Ziemi, zamknięta w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny w skorupie ziemskiej. Energię tę wykorzystuje się dzięki elektrowniom geotermalnym lub pompom ciepła. Chodzi o to, żeby tego dwutlenku węgla emitować jak najmniej do atmosfery.